otwieram dzisiejszą konferencję prasową. Jako pierwszy zabierze głos pan radny Marek Niemiec, Niemiecki. Dzień dobry Państwu. Może gdzieś tam chwilami mogę, może nie będę mówił gdzieś tam składnie, ale proszę mi wybaczyć, sesja była do trzeciej nad ranem. Mało spałem, bo z rana, jak to zwykle, obowiązki. Chciałem się odnieść do tych zawirowań, które powstały, wypłynęły, może nie wypłynęły, ukazały się w mediach, między innymi na stronie Radia Park. Między innymi ukazało się w tych zawirowaniach nazwisko moje, a zarazem osoba mojej żony. Chciałem Państwu powiedzieć, że nie wiem, co pani Katarzyna Dysarz przez tą wypowiedź miała na myśli. Nie wiem, jaki jest powód jej rozgrywek. Nie wiem, czy prywatnych rozgrywek. W każdym razie chciałem tylko wyjaśnić, że nie było, przynajmniej z mojej strony, nie wiadomo, jakich, tak jak pani dyrektor użyła, o jakichkolwiek naciskach w formie na początku marca, gdy spotkaliśmy się z panią dyrektor Dysarz w luźnej rozmowie, gdyśmy rozmawiali, jak to na różnych spotkaniach bywa. Ja się, pani dyrektor Dysarz, jedynie w różnej rozmowie radziłem i rozmawialiśmy na temat, że moja żona, tak jak i ja, kończymy licencjat, żeśmy skończyli magisterkę, studia podyplomowe i ewentualnie co by można było dalej, żeby pani dyrektor ewentualnie doradziła, jak można byłoby pomóc rozwiązać na przykład taką sytuację, co zrobić, jakby to dalej widziała po ukończeniu studiów dyplomowych mojej żony. Chodziło mi tylko o zwykłą poradę, gdzie pani dyrektor Dysarz, nawet nie dokończyłem zdania, przerwała mi i powiedziała, że jeżeli moja żona kończy studia podyplomowe, to jest super i rewelacja z zarządzaniu w placówkach oświatowych, dlatego że ona ma wolny etat w zarządzie oświaty na, nie wiem, do końca, jaka to byłaby nazwa tego etatu. Wiem, że to miało być coś w stylu pomocy biurowej, że ma wolny etat, dziewczyny są zapracowane, mają dużo, dużo, podkreślam, pracy i byłoby super. Moja żona z takimi kwalifikacjami mogłaby spokojnie z jednej jednostki przejść do drugiej na formie porozumienia stron. Natomiast, że moja żona pracuje też w jednostce samorządowej, czyli w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji i przechodząc do Wydziału Oświaty, nie trzeba byłoby dodatkowe osoby zatrudniać, byłoby to po prostu przeniesienie z jednej jednostki do drugiej, a z kwalifikacjami, które moja żona będzie posiadała, to jak najbardziej by się wpasowała w pracę w jednostce w Zarządzie Oświaty. Następnym krokiem, jaki był, mieliśmy po prostu tylko czekać na informacje od pani dyrektor Dysarz, jak ona to dalej będzie widziała, jak to załatwi. Po jakimś czasie moja żona otrzymała telefon z sekretariatu z Zarządu Oświaty, że pani dyrektor Dysarz zaprasza ją na rozmowę. Na drugi dzień moja żona udała się na tą rozmowę. Mówię, to tylko przedstawiam wersję, którą mi żona opowiadała. Pani dyrektor Dysarz, nie wiem, czy zbieg okoliczności, czy nie, akurat była przed sekretariatem, bardzo ciepło powitała moją żonę, mówiła, że już czeka na nią. Rozmowa była krótka, jak najbardziej była za tym, kazała z mojej żonie złożyć podanie. Wręcz przeciwnie, zaczęła ją oprowadzać po wszystkich pokojach, mniej więcej szukały miejsca, gdzie ona już będzie siedziała. Zapoznawała ją z koleżankami, z którymi będzie moja żona pracowała, ustawiały już biurko, no komputer, no wszystkie różne inne rzeczy i wręcz jeszcze, co mogę dodać, pani dyrektor spodziewała się, że moja żona już natychmiast zacznie pracę, no mogłem zrozumieć, że już nawet w tym samym dniu, co było niemożliwe z tego względu, że moja żona była po zabiegu kolana i no, musiała przejść pewną rehabilitację, zanim tą pracę będzie mogła rozpocząć, więc informacja była następna tego typu, że pracę, którą ewentualnie podejmie za porozumieniem stron, to będzie od dnia 15 kwietnia, że wtedy już w tym dniu pani dyrektor Dysarz będzie się spodziewała mojej żony i życzyła jej powrotu do zdrowia, jak najszybszego powrotu do pracy i przejścia do Zarządu Oświaty.
I co mogę dalej powiedzieć? W dniu wczorajszym ta informacja, która wypłynęła, gdzie cały czas żeśmy czekali, moja żona czekała na dalszy rozwój wydarzeń, który był taki, że pani dyrektor Dystarz, udając się na chorobowe, trochę rozbiła oczekiwania mojej żony z tego względu, że no nie było jak ją przyjąć, bo wiadomo, no pani dyrektor, będąc na chorobowym, nie miała innej możliwości podpisania umowy o przyjęcie żony do pracy. Cały czas po prostu czekała na jakąkolwiek informację od pani dyrektor. No i w dniu wczorajszym ta informacja, która wypłynęła w mediach, naprawdę zaszokowała mnie. I to no jak najbardziej, ja wiem, że jestem osobą publiczną. Ja mówię, ale moja żona, która, no szczerze mówiąc, Bóg ducha, niczemu nie jest winna, która stara się jak może, kończy studia podyplomowe i jeszcze jest, nie wiem jakiego słowa użyć, ale propozycję ma od pani dyrektor Dysarz, że może przejść za porozumieniem stron jak najbardziej ze swoimi kwalifikacjami i teraz w mediach dostaje taki cios, to naprawdę nie wiem co jest powodem takiego czynu pani dyrektor Dysarz. Nie wiem, czy to są jakieś prywatne jej rozgrywki, nie wiem. Może była sytuacja tego typu, że to było wszystko specjalnie robione, żeby użyć nas do swoich prywatnych rozgrywek. Naprawdę trudno mi się do tego odnieść. Jesteśmy naprawdę zaszokowani. Nie wiem, co dalej z tą sprawą zrobię, mówię, bo zostało użyte nasze nazwisko, gdzie naprawdę nie jesteśmy niczemu winni. Podkreślam jeszcze raz, to pani dyrektor Dysarz zaproponowała mojej żonie przejście za porozumieniem stron do Wydziału Oświaty. Także to na chwilę obecną mam tyle do powiedzenia. Dziękuję. Teraz jeszcze zabiorę głos pan prezydent Bartula. Ja bym chciał krótko o faktach porozmawiać. Pani dyrektor Dysarz zarządza Miejskim Zarządem Oświaty i Wychowania. Jest to jednostka, która roczny budżet zamyka w kwocie ponad 77 milionów. W samym zakładzie pracuje ponad 30 osób, a w jednostkach oświatowych, sami Państwo wiecie, grubo ponad 1000 pracowników, nauczycieli, pracowników administracyjnych. Jest jakby naturalne i wpisane w naturalny porządek rzeczy, że każdy dyrektor kontaktuje się i omawia sprawy bieżące i funkcjonowanie ze swoim wiceprezydentem branżowym i często ze mną jako głównym prezydentem. Oświata to jest 35% budżetu miasta. To jest najważniejsze zadanie gminy, jakie mamy. Jak Państwo wiecie, jesteśmy cały czas w okresie reorganizacji oświaty i nie można dobrze zarządzać oświatą bez oparcia na zaufaniu, na dobrej współpracy. Pani Katarzyna Dysarz zgłosiła zapotrzebowanie do nas o utworzenie kolejnego etatu na początku stycznia bieżącego roku, uzasadniając tym, że jest bardzo dużo pracy, pracownicy nie są wydolni i dla dobrego funkcjonowania jednostki potrzeba jest zwiększenie zatrudnienia. Jeżeli dobrze pamiętam, to było na początku stycznia i dysponowała wtedy środkami na 0,3 etatu. My wyraziliśmy zgodę na zwiększenie tego zatrudnienia do całego etatu i nie było rozmowy i nie było żadnych wskazań, kto ma tam pracować. Ja jestem człowiekiem konsekwentnym. Jeżeli ktoś pełni funkcję dyrektora, kierownika jednostki, prezesa spółki miejskiej, to ma pełne zaufanie i nigdy nie zamierzałem i nie zamierzam wskazywać, kto gdzie ma pracować. Podobne sytuacje, tak jak Państwo pamiętacie, dotyczyły Miejskiego Ośrodka Kultury i wszystkich jednostek. Byłbym głęboko niepoważny, gdybym z jednej strony wymagał i rozliczał od kierowników jednostek dobrego zarządzania placówkami, a z drugiej strony wskazywał, kto gdzie ma pracować. I myślę, że cała sytuacja jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Nie rozumiem powodów, nie rozumiem zachowania. Mogę się tylko odnieść do faktów. Jeżeli macie Państwo pytania w tym temacie, czy pan prezydent zastosuje się do propozycji złożonej ostatnio w mediach przez radnego Mankiewicza? To pierwsze pytanie. A drugie, czy przypadkiem było, iż były asystent pana prezydenta, pan Magiera, został zatrudniony przez byłego dyrektora Wróbla w Miejskim Ośrodku Kultury?
Dodam, że pan Magiera jest dzisiaj zastępcą dyrektora tej placówki. Chętnie odpowiem na pytania, tylko bardzo proszę powiedzieć, jaką propozycję złożył pan radny Mankiewicz. Pan Mankiewicz powiedział mniej więcej w ten sposób, że dobrze byłoby, żeby pan prezydent w związku z licznymi przypadkami nepotyzmu podał się do dymisji. Uzasadniał to również tym, jak pamiętam, że zatrudniani są członkowie rodzin radnych, co potem może mieć wpływ na decyzje podejmowane przez tych radnych na sesjach. Ja chętnie się odniosę do tego pytania, bo chciałbym wiedzieć, co to znaczy liczne, co to znaczy nepotyzm, w sensie takim na konkretnych przykładach, bo łatwo, że tak powiem, zadać pytanie, które nasuwa jakieś wątpliwości, ale ja zmierzę się z każdym trudnym pytaniem, ale chciałbym jakieś konkrety. Ja pozwoliłem sobie, panie prezydencie, tylko powtórzyć pytanie Mankiewicza. Więc i nie jestem w stanie w tej chwili uzasadniać, bo ja nie mogę wiedzieć, co pan myśli. Ja rozumiem, więc ja chętnie się odniosę do tego pytania, tylko no, chciałbym, żeby ono było precyzyjne. Nie potrafię udzielić odpowiedzi, co znaczy liczne i czy w ogóle jakieś są i co to jest nepotyzm, co to znaczy zatrudniać radnych, to, czy rodziny radnych. Ja proszę tylko o to, żeby pan prezydent zechciał odpowiedzieć na pytanie pana Mankiewicza. Więc mimo najszczerszych chęci nie potrafię precyzyjnie udzielić tej odpowiedzi. Chętnie. Pan dziś mówił o radnym Młodzińskim, o teściowej, o córce, o żonie, zresztą nie tylko o mnie. O córce, żonie i teściowej. Żonie i teściowej. Ale to nie było jedyne nazwisko radnego, wymieniał ich więcej, tak naprawdę. Nie, to dobrze, to ja spróbuję się odnieść do... Generalnie ZD chce w pan dymisji, mówi o referendum w trybie uchwały, że nie będą zbierać podpisów, tylko będą próbowali coś takiego przegłosować. Dobrze, to ja się odniosę najpierw do tych rodzin, do pana Młodzińskiego, a później chętnie odpowiem na pytania dotyczące referendum. Pan Młodziński jest radnym gminy i nie pracuje w żadnej jednostce gminnej. Pani Olga Pokorska-Młodzińska stanęła jak każdy obywatel, który spełnia wymagania, do postępowania konkursowego. I konkurs został przeprowadzony zgodnie z przepisami, nie ma żadnych zastrzeżeń co do czystości i klarowności tego konkursu. Zresztą jeden z posłów PiS zadeklarował, że jakby poprosi NIK o kontrolę naszych konkursów. Bardzo chętnie się poddamy tej kontroli. Niedawno skończyła się kompleksowa, bardzo obszerna kontrola RIO, która dotyczyła wielu zagadnień funkcjonowania gminy. Tam też zostały jakby sprawdzone nasze postępowania konkursowe, więc nie widzę żadnego problemu, jeżeli ktoś spełnia kryteria wyznaczone w postępowaniu konkursowym, żeby nie mógł przystąpić do tego. To byłaby dyskryminacja i to jest też naruszenie prawa. Więc myślę, co do żony pana Młodzińskiego, sprawa jest jasna. Córki nie potrafię zlokalizować, bo nie wiem, czy pan Robert Młodziński ma córkę. Nie, chodzi o żonę i teściową. Nie wiem, kto jest żoną teściową pana Młodzińskiego. Prawdą jest, że w Radzie Nadzorczej jednej ze spółek od 3 lat zasiada pani Zofia Pokorska, ale nie potrafię określić relacji pani Zofii Pokorskiej do pana Roberta Młodzińskiego. Nie wiem, czy to jest teściowa. Panie prezydencie, ja bardzo przepraszam, ale pan prezydent nie był uprzejmy jeszcze odpowiedzieć na moje drugie pytanie. No to jest jakby wypowiedź pana Mankiewicza, nie potrafię, one są ze sobą powiązane. Pan radny Mankiewicz sugeruje liczne przypadki nepotyzmu, jeżeli dobrze znam. Sugeruje, żeby pan prezydent podał się do dymisji. To tak, i wczoraj pan radny też zasugerował, żeby nowy przewodniczący Rady Miasta prowadził obrady beztrosko, więc ja nie potrafię się odnieść do tego typu pytań. Ja bym chciał wiedzieć liczne, bo jak rozmawiamy, to rozmawiamy na faktach. Liczne to znaczy, które osoby, jakie są nazwiska, gdzie jest nepotyzm, bo nepotyzm z definicji to jest zatrudnianie własnej rodziny z wykorzystaniem podległości służbowej, więc ja chętnie odpowiem na to pytanie i odpowiem, jeżeli tak będzie, to się odniosę do tego drugiego pytania. Ja rozumiem, że panu radnemu Mankiewiczowi byłoby łatwiej, rozumiem, że jego aspiracje i kandydowanie w kolejnych wyborach na stanowisko prezydenta, no teraz się już myślę rozpoczęła w pełni kampania wyborcza, tak to odbieram, więc jeżeli pan radny Mankiewicz jasno pokaże
pokaże przykłady nepotyzmu, ja się do nich odniosę i wtedy naprawdę udzielę wyczerpującej odpowiedzi. Pozostała jeszcze sprawa pana Magiery. Powtórzę, czy przypadkiem było, iż pan Magiera, były asystent pana prezydenta, został zatrudniony przez byłego dyrektora pana Wróbla w Miejskim Ośrodku Kultury? Ale to... Przypomnę, że dzisiaj pan Magiera jest zastępcą dyrektora. Tak, wiemy o tym. Myślę, że to pytanie należy skierować do pana dyrektora Wróbla. Ja naprawdę jestem człowiekiem konsekwentnym. Na temat MOK-u i pana Magiery, pana dyrektora Wróbla, pani dyrektor Beaty Malaki wielokrotnie rozmawialiśmy. Nic się w tym temacie nowego nie wydarzyło. Te pytania należy kierować do dyrektorów poszczególnych jednostek. Naprawdę byłoby niepoważne, nielogiczne, niezasadne zarządzanie miastem w sposób taki, że każdy kierownik, każdy prezes, każdy dyrektor miałby otrzymywać wytyczne, zalecenia. To jest niemożliwe, tak się nie dzieje i tak nie da się zarządzać miastem. Dyrektorzy czy kierownicy są rozliczani ze swojej pracy, ale trudno ich rozliczać, kiedy ja bym wskazywał, że ktoś ma wykonać coś. Bazuje na pełnym zaufaniu do naszych kierowników. To jest podobny przykład, jeżeli pani dyrektor Dysarz na etapie tworzenia budżetu na ten rok, jesienią 2012 roku, kiedy to z paniami skarbniczkami, z prezydentami, z sekretarzem rozmawialiśmy o konstrukcji budżetu, zapraszając każdego dyrektora jednostki miejskiej ze swoim głównym księgowym, bo tak należy konstruować budżet, bo to oni najlepiej wiedzą, jakie są realne wydatki i prawdziwe potrzeby jednostek. Usłyszeliśmy od pani dyrektor Dysarz, że niestety nie jest zadowolona z pracy swojej głównej księgowej i nie może na niej polegać. W związku z tym no, nie widzę innej możliwości, jak tylko to, co zrobiłem, czyli powiedziałem: pani dyrektor, jeżeli pani uważa, że główny księgowy no, nie spełnia pani oczekiwań i nie czuje się pani bezpiecznie z głównym księgowym, no to jest pani dyrektorem i proszę zrobić tak, żeby była pani zadowolona. Finał jest taki, że pani dyrektor twierdzi, że główny księgowy jakby zmobilizował się do pracy, czy może wzajemne relacje się dotarły i panie dobrze współpracują. No, nie widzę innej możliwości, żeby funkcjonowały jednostki gminne tylko na takich zasadach. To dyrektor wie najlepiej, to dyrektor odpowiada. Więc trudno oczekiwać, żeby prezydent czy wiceprezydenci podejmowali jakiekolwiek decyzje personalne. To przecież jest tak nielogiczne i można, że tak powiem, rozłożyć dobrze funkcjonujące jednostki. Więc tak się nigdy nie działo i przynajmniej za mojej prezydentury tak się dziać nie będzie. Zatem jestem pełen uznania dla pana dyrektora Wróbla, że wykazał się ogromną czujnością i zupełnie przez przypadek zatrudnił byłego asystenta prezydenta. No to ja, tak jak mówię, wielokrotnie powtarzałem, proszę zapytać pana Andrzeja Wróbla, czym się kierował. Ja naprawdę nie biorę udziału w żadnych naborach do żadnych jednostek, bo byłoby to nielogiczne, niekonsekwentne. Nie od tego jest prezydent miasta. Panie prezydencie, ja chciałem jeszcze w nawiązaniu do słów, mocnych słów pani dyrektor Dysarz zapytać, czy pan zna osobę o nazwisku Wantuła, która została zatrudniona w Szkole Podstawowej nr 6? Tak, znam osobę o nazwisku Wantuła. Jest to żona mojego brata ciotecznego, ale myślę, że pani dyrektor chyba dużo lepiej niż ja wytłumaczyła, uzasadniła i pokazała przesłanki zatrudnienia nie w MZOJW-ie, nie przez prezydenta, a w jednostce, która ma swojego dyrektora blisko rok temu, pani Wantuły, na stanowisko sprzątaczki, uzasadniając to niestety muszę się przyznać dużo lepszą znajomością sytuacji rodzinnej i wskazała ich bliskie relacje koleżeńskie czy przyjacielskie, więc no trudno mi się odnosić. Ja nie zamierzam i nigdy nie zamierzam i nie będę ingerował w to, co poszczególni dyrektorzy robią. Panie prezydencie, pytam, czy rozważa pan dymisję? Nie, nie rozważam. Nie widzę powodu do dymisji. Panie prezydencie, chciałbym jeszcze dopytać. Pani dyrektor Dysarz mówiła o tym, że została przez pana ukarana. Za co została ukarana w ostatnich dniach, może tygodniach? Znaczy, to jest jeden z przykładów no, podawania nieprawdy przez panią dyrektor, bo pani dyrektor nie została ukarana.
więc trudno mi się odnieść do słów pani dyrektor, bo żadnej kary nie otrzymała. Być może jest to jakaś kolejna konfabulacja pani dyrektor, ale nie potrafię się odnieść. Pani dyrektor jest na zwolnieniu lekarskim. Chciałbym, żeby jak najszybciej wyzdrowiała, bo co by nie mówić, zarządza największą jednostką gminną. Więc nie potrafię odpowiedzieć, bo nie została ukarana. Prawdą jest, że na początku kwietnia doszło do takiej sytuacji, z którą ja się nie mogę zgadzać, szczególnie biorąc pod uwagę, nawiązuję do pytań pana redaktora, tak to prawda, ja panią Katarzynę Dysarz znam prywatnie, ale nie mam problemów z oddzieleniem tej części prywatnej od części zawodowej. Pani Katarzyna Dysarz 8 kwietnia jako dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania nie stawiła się do pracy, dopiero pod koniec dnia pracy o godzinie 13:30 około poinformowała pana prezydenta Ramsa, że bierze urlop na żądanie. Oczywiście, że uzasadniając sytuację złym samopoczuciem wywołanym czy spowodowanym wcześniejszym jakimś jubileuszem rodzinnym. I wszystko jest w porządku. Ja tylko uważam, że dyrektor powinien szczególnym przykładem świecić, bo ten dyrektor odpowiada nie tylko za 30 kilka osób w MZOJW-ie, ale jest jakby zwierzchnikiem iluś tam jednostek oświatowych i szczególnie powinien być wyczulony na to, że w ten sposób się nie postępuje. Wystarczyło zawiadomić wcześniej pana prezydenta, powiedzieć, biorę urlop. Co więcej, wtedy poprosiłem panią dyrektor, że może jednak przestańmy być kolegami, bo nie radzimy sobie w połączeniu relacji zawodowych z relacjami prywatnymi. I tylko tyle. Ja uważam, że taka rozmowa powinna się odbyć, bo pracownicy MZOJW-u wiedzieli, że nie ma pani dyrektor i wiedzieli, że nie powiadomiła przełożonych. No, ale jeśli chodzi o urlop, to żądanie to chyba, panie prezydencie, jest czas do godziny 15. Nie, kodeks pracy nie określa godzin. Nie określa godzin. I tutaj dlatego nie ma mowy o jakimkolwiek ukaraniu. I takiej kary nie było i być nie będzie. No. Więc ja też nie potrafię się odnieść do tego, co mówi pani Dysarz. No, to jest jeden z przykładów jakichś tam... Nagana słowna w takim razie. Ale nie ma nagan słownych. No, ale słuchajcie państwo, no, jak sobie wyobrażacie takie normalne, prawidłowe funkcjonowanie potężnej instytucji? Dyrektor nie przychodzi do pracy, nikogo z przełożonych nie powiadamia. Oświata to jest tak trudny organizm, tam codziennie coś się dzieje, wymaga obecności, czy przynajmniej interwencji, czy powiadomienia nas, na zwykłych zasadach chociażby partnerskich. Słuchajcie, mam kłopot, że się czuję, nie mam ochoty przyjść do pracy, potrzebuję odpocząć, żaden kłopot. Słuchajcie państwo, no, do tej pory z panią Dysarz to nawet się odbywało tak w drodze mniej formalnej. No, wysyłała SMS-a, potrzebuje odpocząć, potrzebuje urlop, nie ma sprawy, wiemy i tylko tyle. Nie bardzo potrafię zrozumieć, co się stało, że tym razem z tej drogi nie skorzystała. Na pewno nie zgadzam się, a może zwłaszcza dlatego, że jednak to jest jakaś tam prywatna znajomość, to szczególnie nie chciałbym być posądzony, nie wiem, bo to nie jest nepotyzm, bo to żadna moja rodzina, ale kumoterstwo czy kolesiostwo, że jestem pobłażliwy tylko dlatego, że panią Dysarz i pana Dysarza znam od lat, nie wiem, 20 i pozwalam sobie na tego typu zachowania. Nie. Pani Dysarz w obecności pana prezydenta, pracownika Wydziału Organizacyjnego próbowała uzasadnić, no różne powody podawała. Ja wolę prostą i otwartą odpowiedź. Zawaliłam, nie poinformowałam, przepraszam, więcej nie będzie. I tak rozstaliśmy się, że tak powiem, z panią Dysarz. I tyle w tym temacie. Nie wiem, o jaką naganę, o jaką karę, pani dyrektor. Jeszcze chciałem tylko pana prezydenta Ramsa prosić o komentarz, bo z ust pani Dysarz wielokrotnie w rozmowie z różnymi dziennikarzami padły wczoraj słowa, że pan używał nacisków wobec niej w sprawie zatrudnienia. Pani... Pani żony radnego. Prosty, bo pan prezydent się odniósł do tych słów pani Dysarz, i teraz chciałem prosić pana wiceprezydenta Ramsa o odniesienie. Jestem zadziwiony, panie redaktorze, słowami pani dyrektor Katarzyny Dysarz, ponieważ nigdy nie stosowałem żadnych jakichkolwiek nacisków na panią dyrektor. Tak jak pan prezydent wcześniej powiedział, pani dyrektor zwróciła się z pismem do prezydenta miasta 9 stycznia o zwiększenie etatu, bo ma w swoim zarządzie zgodnie z regulaminem organizacyjnym
0,25 etatu, zwróciła się z prośbą o zwiększenie do całego etatu ze względu na to, że wdrożyła nowy system księgowości, związany z Pulkanem. Pracownicy od 1 stycznia mieli za dużo pracy, byli zdaniem pani dyrektor niewydolni, zmęczeni, dlatego też prosiła o to, aby zwiększyć ten etat. Nie rozumiem, nie potrafię zrozumieć zachowania pani dyrektor, jestem bardzo zdziwiony, nigdy nie naciskałem. Zdaniem panów, tak to rozumiem przynajmniej, pani pisarz mija się z prawdą. Zatem jeśli mija się z prawdą, jakie czekają ją konsekwencje? Po pierwsze, panie redaktorze, chcemy mieć możliwość porozmawiania z panią dyrektor Dysarz. No to jest jakby naturalne, bo rozmawianie przez media no nie jest najlepszą formą dialogu z dyrektorem, który, no jakby nie mówić, jest obdarzony przez prezydenta ogromnym zaufaniem, bo jak prześledzicie bieg zawodowy czy karierę zawodową pani Dysarz, to właśnie ja obdarzyłem zaufaniem i jest dyrektorem naprawdę najważniejszej jednostki w mieście. Więc nie będę rozmawiał przez media, bo ja chcę spotkać panią Katarzynę i zapytać, co się takiego wydarzyło. Ale to państwo dzisiaj zadaliście jedno z pytań, czy przytoczyliście słowa pani Dysarz, otrzymałam nagany, nie wiem za co, jestem dyskryminowana. No ale nie dostała żadnej nagany, nie dostała żadnej kary. Ale jednocześnie stanowczo podkreślam, ja nie pozwolę, żeby dyrektor nie przestrzegał przepisów prawa, bo ten sam dyrektor od swoich pracowników będzie wymagał przestrzegania prawa. Więc to musi być spójne, a w szczególności będę pilnował tych osób, które ja obdarzyłem zaufaniem. To nie jest kumoterstwo, ale myślę sobie, że jeżeli ktoś otrzymuje no takie stanowisko bardzo odpowiedzialne, to jakby bardzo uzasadnione jest to, że tą osobę też trzeba znać i trzeba ją obdarzać zaufaniem. I tyle, no panie redaktorze, nie potrafię nic innego powiedzieć, bo nie rozumiem tego i chcę zapytać panią Katarzynę Dysarz, o co tak naprawdę chodzi i też oczywiście chcę zadać pytanie, co dalej, bo zaufanie na pewno zostało nadszarpnięte i chciałbym zrozumieć powody. Ja jestem mężczyzną, jak widać, i myślę po męsku. My często mamy system myślenia 0-1. Męski świat widziany oczyma mężczyzny jest chyba czasem bardzo prosty. Ja jak czegoś nie zrozumiem, to nie potrafię sobie poradzić z tym. Więc chciałbym zapytać panią dyrektor, co się stało, jakie ma motywy. Niewykluczone, że to zrozumiem, tylko chciałbym po prostu usłyszeć, co się takiego wydarzyło, że nasz dyrektor rozmawia z nami przez media, mówi nieprawdę. Chcę nawiązać tylko jeszcze do jednej rzeczy. Pani dyrektor mówi o jakichś twardych dokumentach czy dowodach na to, że były naciski. Więc jeżeli te dokumenty są dowody na coś, co nie miało miejsca, ale pani dyrektor je ma, to ja wszystkimi możliwymi metodami będę dążył do tego, żeby te dowody mieć i państwu pokazać. Boję się też sytuacji takiej, jak mamy na przykład dzisiaj, że mówimy o naganie czy karze, a czegoś takiego nie było. Boję się tej sytuacji, bo nie wiem, co będzie dalej, jeżeli się okaże, że pani dyrektor nie ma nic. To szczerze powiem, nie mam na razie koncepcji na to, co dalej. Ale rozumiem, że po spotkaniu z panią Dysarz pan prezydent znajdzie również czas na wypowiedź. Ale oczywiście możemy tego samego dnia, kiedy się spotkam z panią Dysarz, mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia, zaraz po spotkaniu pójdę porozmawiać z wami. Ja jeszcze wrócę do tego nepotyzmu i do nazwiska, które jest takie samo jak moje. Ale jeżeli dobrze kojarzę fakty i wypowiedź pani dyrektor, to jest tak, że są znajomi pani dyrektor, to nie pani dyrektor zatrudniała, nie prezydent, to zatrudniała dyrektorka szkoły i to pani dyrektor Dysarz sama w swojej wypowiedzi powiedziała, że chciała pomóc mojej rodzinie, bo jest w trudnej sytuacji finansowej. Znaczy może nie zupełnie pana rodziny, chciała pomóc tej kobiecie. Tej kobiecie, która się znajduje w trudnej sytuacji finansowej. Ja naprawdę nie mam tu nic do dodania, bo ja
No może jako rodzina nie wyglądam dobrze, ale ja nie mam do końca świadomości o sytuacji kuzyna. Z racji pracy widziałem się z nim bardzo dawno temu, więc no, też chciałem zapytać, jeżeli pani dyrektor uznała, że to jest jednak przestępstwo czy wykroczenie, no to wiedziała o tym od roku. Co się stało, że dopiero teraz, słuchajcie, no jest tyle jakichś nielogicznych informacji, niespójnych, tyle jakichś takich no, półprawd albo, no, albo nieprawdziwych informacji, że ja naprawdę nie potrafię się odnieść do tego. I... Pani dyrektor nie uznała tego za przestępstwo, ani za wykroczenie. Ale w określonym kontekście. Tak, wspomniała tylko o tym fakcie. W określonym kontekście. Okej, no bo fakt jest, rzeczywiście... Doszło do tej sytuacji prawie czy rok temu dzięki jakby chyba zaangażowaniu inicjatywie własnej pani dyrektor Dysarz, więc no, ja na, jakbyście zapytali kto gdzie pracuje w mieście, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć i nie jestem w stanie, że powiem, nadzorować i nie zamierzam poczynań kadrowych, jeżeli chodzi o konkretne osoby dyrektorów. Ja tylko chcę informację. Potrzebuję prezydencie zatrudnić jeszcze na pół etatu księgową, bo jest to, to i to. Ja mówię, jeżeli to przyniesie wymierne korzyści dla gminy, zgadzam się. Jeżeli dyrektor mówi, że główna księgowa nie spełnia oczekiwań, to ja nie mogę być obojętny i mogę tylko w jeden sposób się zachować. Pani dyrektor, to pani dyrektor odpowiada za funkcjonowanie placówki i albo pani się porozumie i dopracuje współpracę z panią księgową, albo pani wykona ruchy bezpieczne dla jednostki. No tego się oczekuje od dyrektorów. Więc nie ma możliwości, żeby w jakikolwiek sposób wpływać na decyzję dyrektorów. Panie prezydencie, ja chciałbym zapytać jeszcze jedną kwestię, o której dosyć szeroko mówił pani dyrektor Dysarz, a więc o natwierdzi rzekomych represjach stosowanych wobec jej męża, kierownika Wydziału Informatyki. Świetne pytanie, bo co to znaczy represje? To, że... Konkretny przypadek, że... To właśnie... ...podpisywanie umów na przykład, na których bardzo zależało Wydziałowi, Świetne pytanie. Świetne pytanie i gdzieś przeczytałem na łamach którejś gazety, że miało dojść do spotkania porządkującego z panem kierownikiem Dysarzem. Więc jeżeli państwo zechcecie po konferencji zejść na dół do naszego komputera, gdzie jest kalendarz spotkań prezydenta, mamy tak zwane sztywne spotkania. I w każdy czwartek, jeżeli jest potrzeba, mamy zarezerwowane 2 godziny na spotkanie z kierownikami. Kierownikiem bezpośrednio podlegającym pode mnie jest m.in. pan Grzegorz Dysarz, kierownik BIO. Rozumiem, że nie wolno, nie powinienem się spotykać z panem Dysarzem, bo jego żona może odebrać... Słuchajcie, no, zaczynamy już ocierać się o jakiś paradoks. To naprawdę tak nie może być. Co do umów. To jest bardzo dobre pytanie, panie redaktorze, dlatego że nie wdając się w szczegóły, gmina od lat korzysta z pewnego potężnego programu do obsługi finansowej gminy i niektórych jednostek. Ten program jest jakby odnawiany za nową roczną opłatą. Ta opłata jest niemała, bo mówimy o kwocie 250 000 zł. I ja zadałem sobie pytanie, bo po raz kolejny stanąłem przed tworzeniem budżetu i podpisaniem umowy, za co my płacimy i dlaczego w tej formie, dlaczego gmina nie kupiła licencji zamawiając na początku, tylko dlaczego w ramach zamówienia z wolnej ręki, oczywiście wszystko zgodnie z prawem zamówień publicznych, ale dlaczego nie negocjujemy, dlaczego nie pytamy na rynku innych podmiotów. Rozumiem, że historycznie się cofając, kiedy ten program został zamówiony, być może był jedyny dobry dostawca. To był rzeczywiście innowacyjny program, ale minęły lata, 8 czy 9 lat, a my nadal co płacimy niemałe pieniądze za to oprogramowanie. I poprosiłem nasze służby, żeby przejrzały całe postępowanie. Nie tylko w tym roku, tylko w latach poprzednich. I żebyśmy zadali sobie pytanie. Okej, jeżeli ten program jest dobry, to może lepiej wydać więcej pieniędzy, kupić licencję i być właścicielem. Na pewno warunki umowy nie do końca są korzystne dla gminy. Więc uważam, że ja działam w interesie gminy. Nie bardzo rozumiem reakcji drugiej strony, czyli pana w zasadzie małżonki, pana kierownika, która obawia się, no nie potrafi nawet zdefiniować czego. No więc odpowiem tak, nie wiem o co chodzi
tej sugestii pani małżonki pana kierownika odnośnie kontroli, ale uważam, że każdy pieniądz gminny trzeba dobrze wydawać. Jeżeli państwo zechcecie, to na spokojnie pokażę, o co chodziło z programem, ale na pewno teraz jest taki powołem zarządzaniem zespół, który oceni, czy nie warto negocjować umowy, bo ja nie oceniam merytorycznie programu, bo on jest dobry, jest ciągle doskonalony. Faktem jest, że pracownicy, którzy na co dzień z niego korzystają, zgłaszają różne uwagi i bardzo dobrze, bo tak to powinno być, ale nie powinno być tak, że nie rozejrzeliśmy się po rynku i nie mamy pełnej świadomości, że to jest jedyny najlepszy wykonawca. A jeżeli jest jedyny najlepszy wykonawca, to być może warunki zawarte w umowie należy mocniej negocjować. I ja nie widzę nic dobrego, a raczej same pozytywy tego. I co więcej, w zarządzeniu tej grupy, która ma nad tym się pochylić, bo to nie sposób powiedzieć nie ten program, bo możemy rozłożyć funkcjonowanie gminy. Ale w tej grupie, która ma jakby przyjrzeć się jeszcze raz z dystansu temu zadaniu, jest też pan kierownik Dysarz, więc nie bardzo rozumiem, a nie dam się zwariować i zamierzam nadal spotykać się z kierownikami. Będę polecał wiceprezydentom spotykać się z dyrektorami, kierownikami, bo jak inaczej zarządzać dobrze gminą. Panie prezydencie, ode mnie takie pytanie, a jak pan odnosi się do deklaracji pani dyrektor Dysarz na temat komisji, które zostały przeprowadzone podobno nadmiernie w ostatnim czasie? Ale mamy tutaj dokumentację, jeżeli chodzi o plan kontroli instytucjonalnej na rok 2013. Prawdą jest, że kiedy myśmy nastali, tak zwana kontrola zarządcza wchodziła, że tak powiem, i była jakby mocniejszy był, ale to nie z punktu widzenia prezydenta, tylko z racji przepisów były zaostrzone wymagania. I prawda jest też taka, że w wielu jednostkach oświatowych były pewne nieprawidłowości i nawet skończyło się jakby orzeczeniami Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Więc nie można powiedzieć, że nagle kontrole pani Dysarz czy jednostki, którą zarządza, się jakby nasiliły, tylko jest to naturalna rzecz, naturalny bieg. Państwo możecie zaraz obejrzeć dokumenty i plan kontroli instytucjonalnej na rok ten, na rok poprzedni i sami ocenicie, czy rzeczywiście jest coś więcej, czy jest coś mniej. Zresztą pytanie jest, czy jeżeli jest plan kontroli, czy plan audytów i dotyczy samego MZOJW-u, bo konstrukcja jest taka, Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania to jest jednostka, w której pracuje ponad 30 osób i tam dyrektoruje pani Dysarz. Podległe jej jest kilkadziesiąt placówek oświatowych. I teraz pytanie, czy jak kontrola w przedszkolu, w żłobku, czy w szkole się odbywa, czy pani Dysarz odbiera to jakby osobiście, że ona jest kontrolowana? No. Zdaje się, że tak, bo powiedziała w rozmowie ze mną, że ona to potraktowała jako, mówiąc kolokwialnie, szukanie haków na nią. Ale ja bardzo chciałbym porozmawiać z panią Dysarz, bo czy to oznacza, że dyrektor, którego ja powołałem, obdarzyłem zaufaniem, ma być wolny od wszelkich innych kodeksu pracy, normalnej kontroli zarządczej? No, szanowni państwo, zastanówmy się wspólnie nad tym, do czego my zmierzamy. No, to rozumiem, że jak ktoś jest kierownikiem, dyrektorem, to nikt nie ma prawa go zapytać, jak to funkcjonuje jednostka, czy wszystko jest ok. Gdzie my jesteśmy? No, ja myślę, że to naprawdę jest nie do przyjęcia. Ja chcę poprosić panią Dysarz, jak tylko wyzdrowieje, o rozmowę, żeby mi powiedziała, o co tak naprawdę chodzi. Ale panie prezydencie, czy planuje pan w innych instytucjach podległych urzędów miasta podobne kontrole? Ale one są, one się dzieją. Mamy plan, który państwu pokażemy. Jest to naturalne, że zawsze są kontrole. Są audyty wewnętrzne, mamy system zarządzania jakością ISO i takie audyty się dzieją u nas. Kontrole się dzieją na mieście od lat, więc nie bardzo rozumiem, co się takiego wydarzyło, że pani Dysarz tak to odbiera. Ale jedno mogę powiedzieć i mówię to do was pełną świadomością i chciałbym, żeby to usłyszeli wszyscy kierownicy, dyrektorzy. Jeżeli ktoś jest dyrektorem i odpowiada za jednostkę, to nie ma takiej opcji, żeby nie podlegał też wszystkim procedurom, które nakazują przepisy, prawo. To nie jest, że tak powiem, osoba, która zarządza, nie jest osobą bezkarną. Panie prezydencie,
Jeśli mogę jeszcze się odnieść co do kontroli, od Państwa dowiedziałem się, że Pani Dyrektor między innymi czuje się nękana kontrolami. Proszę Państwa, chciałbym poinformować, że Pani Dyrektor ma podległych 43 jednostki. W ubiegłym roku była w sierpniu kontrola i w tym roku była kontrola w publicznym przedszkolu numer 13. Czy na dwie kontrole na 43 jednostki to jest nękanie, Pani Dyrektor? No myślę, że tutaj znowu dziwię się wypowiedział Pani Dyrektor. Jest plan kontroli na ten rok, zaplanowanych jest 5 jednostek podległych Pani Dyrektor przedszkola, szkoły i gimnazja. Panie Prezydencie, bo ja jeszcze mam jedno pytanie. Powiedział Pan przed chwilą, że taki wniosek o to, że Pani Dysarz poszukuje osoby, prawda, do swojej instytucji, ma wolny wakat, czy też chciałaby, aby takowy powstał, że takie pismo wpłynęło 9 stycznia tego roku. Tak. Z tym, że Pani Dysarz w rozmowie z mediami mówi, że podobno rzekome naciski na nią powstały już w grudniu ubiegłego roku. A tym samym można rzec, że takie szukanie kogoś na dane miejsce jest rzeczą naturalną, wpływającą, czy też z tytułu tego, że wcześniej, miesiąc wcześniej doszło do takiej agresji. Po raz kolejny, panie redaktor, mówię, że nie potrafię zrozumieć, a bardzo chciałbym się spotkać z panią dyrektor. Ze względu na to, że pani dyrektor na spotkaniu u mnie z dyrektorami jednostek mi podległych informowała mnie przy dyrektorach, że potrzebuje etat księgowej sekretarki do obsługi finansowej ze względu na to, że od stycznia jest wdrożony nowy program księgowy. Rzeczywiście w grudniu ubiegłego roku mówiła o tym, bo ten program był wdrażany już jakiś czas, prawda? Zaczął obowiązywać od 1 stycznia. Czy są, panie prezydencie, jakieś notatki z tych spotkań, rozmów z panią dyrektor? To sporządza się coś, co uwiarygodniałoby fakt, iż to ona zwróciła się do... Ale to znaczy, jeżeli jest oficjalne pismo z prośbą pani dyrektor o zwiększenie datu z 9 stycznia, ale panie redaktorze, ja sobie nie wyobrażam normalnego, bieżącego funkcjonowania gminy, bo my zaczynamy naprawdę dochodzić do paradoksu. Czy państwo sobie wyobrażacie, że przychodzi dyrektor, kierownik, pracownik Urzędu Miasta na rozmowę z jakimś zadaniem, zagadnieniem, tematem, i my, zanim usiądziemy razem, to tak, ustawimy kamerę, włączymy dyktafon, weźmiemy 3 sekretarki. Słuchajcie, no i nie dajmy się zwariować. Ja chcę powiedzieć jasno do wszystkich kierowników i dyrektorów. Ja naprawdę nie dam się wprowadzić w jakiś taki kozi róg, że będę nagrywał i będę dokumentował każde spotkanie. Słuchajcie, w gminie dzieje się tyle różnych rzeczy, że trzeba czasem podejmować decyzje od razu, trzeba czasem przez telefon. Jeżeli nie ma podstawowego zaufania, jeżeli my teraz, słuchajcie, ja mam w głowie jakieś dziwne myśli, jeżeli teraz jest wniosek dyrektora, jakiegokolwiek, potrzebuje etat, bo są zadania, nie wiem, w MOPS-ie nowy opiek, asystent rodziny, czy ja mam teraz myśleć, co się wydarzy, jeżeli ja się spotkam z panią dyrektor? Jeżeli ja się z nią spotkam, to będzie mogła mi powiedzieć, że ja już kogoś tam... No, przecież tak się nie da rządzić. No, ja rozumiem, że niestety, a może stety, samorząd to też polityka. Rozumiem, że za rok z okładem są wybory. Rozumiem, że już wszyscy się szykują. Dobrze, to jest cena demokracji. Ale dajcie nam normalnie pracować. No, no nie może być tak. No, jak sobie to wyobrażacie? To ja będę musiał... Nie, tylko ja... Nie, ale ja was rozumiem, ja tylko... Chciałam zapytać o jedno. Pani Dysarz ma ogromny żal do pana, że podobno usłyszała od pana prezydenta słowa, że nie interesuje pana, nie interesują umiejętności, praca merytoryczna, że oczekuje pan rzekomo od niej, żeby wykonywała pana polecenia. To nam się powiedziała do kamery. Między innymi właśnie te personalne. I właśnie dobrze, po tych słowach... Na szczęście ostatnie dwie rozmowy z panią dyrektor Dysarz nie były w cztery oczy, tylko był prezydent Rams i był pracownik Wydziału Organizacyjnego. Ten protokołujący rozmowy. Tylko już wtedy prawidłowe relacje między dyrektorem a prezydentem no już są zaburzone. Ja sobie nie wyobrażam takich rozmów. Ale wtedy powiedziałem pani dyrektor tak. Ostatni raz do niej powiedziałem: Kasiu, mam do ciebie gorącą prośbę. Masz kłopoty z oddzieleniem prywatnej części od pracy zawodowej. Masz problemy. Proszę cię, zwolnij mnie. Zwolnij mnie z naszej znajomości. I od dzisiaj, od tej chwili jesteś dyrektorem, a jestem prezydentem. Będzie nam łatwiej. Czy
Czyli to były te zdania, które pani dyrektor, jak pan sugeruje, miała zrozumieć nieco inaczej. Ja nie potrafię, co pani dyrektor zrozumiała, ale słuchajcie, pani dyrektor mówi, że została ukarana. Może mandatem za przekroczenie prędkości. Nie przez prezydenta Tomasza Wantułę za jakiekolwiek wykroczenia. Ja nie wiem, czym została ukarana. Nie wiem. Nie potrafię powiedzieć, odpowiedzieć na wiele treści, które przekazuje wam pani dyrektor, ale po naszej rozmowie to jest po prostu nieprawda, no i tyle. My już trochę mielimy za długo tę sprawę, tak sądzę, ale... I istotne dla mediów, dla nas, no tak, oczywiście, no mielimy, tylko... dla nas istotne będzie to, jaki będzie wynik rozmowy pana prezydenta z panią Dysarz. Czy pan widzi, panie prezydencie, możliwość współpracy z panią dyrektor Dysarz? Ale ja bym ale słuchajcie, ja może w taki przydługi sposób powiedziałem, że jestem mężczyzną i myślę po męsku ewidentnie. I chciałbym zrozumieć. Nazywam się Tomasz i muszę rozumieć. Jestem niewierny w sensie takim, jak nie dotknę, to nie będę wiedział. Ja muszę zrozumieć intencje mojej pani dyrektor, bo ona jest... Pan już skontaktować panią dyrektor? Słucham? Pani dyrektor jest na L4. W kontekście tego, kiedy... znaczy jest na zwolnieniu lekarskim... nie nazywa się L4. Nie jest zdolna do wykonywania pracy. Ale nie dzwonił pan do niej. Nie, szczerze powiem, że mam pewnego rodzaju obawy, gdybym teraz zadzwonił, grzecznie poczekam, aż wyzdrowieje. Bo słuchajcie, teraz żyjemy w czasach, że strach zadzwonić, wysłać SMS-a, słuchajcie, to naprawdę jest jakiś paradoks. Ja naprawdę wczoraj przez chwilę miałem takie przemyślenia, że każde moje spotkanie z dyrektorem jakimkolwiek będzie w obecności co najmniej dwóch osób, które będą świadczyć. Super, no tylko przygotujemy sobie jeden gabinet, zatrudnimy 5 osób, dla was też. Nie, słuchajcie, no nie możemy się dać wszyscy zapędzić w jakiś no to zaczyna się ocierać o obłęd. No to jest naprawdę nierealne. Ja dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieć, co będzie dalej, bo ja nie wiem, co będzie dalej. No zakładając, że sprawa trafi do prokuratury, bo jeszcze nie trafiła, że prokurator nie dopatrzy się niczego... To znaczy, ja powiem tak, ja oczekuję, że ta sprawa trafi do prokuratury. Jeżeli nie zrobi tego pani Dysarz, która mówi, że ma twarde dowody na naciski moje, prezydenta Ramsa, nie wiem kogo, jakieś nowe nazwiska się pojawiają, tak? Pani, no nie wiem, są jakieś dowody na naciski, no to ja oczekuję, że te dowody odpowiednie instytucje dostaną i wyciągną wnioski, jeżeli one potwierdzą. No tak musi być. Jeżeli tego nie uczyni pani Dysarz, która jest w posiadaniu tych dowodów, to ja użyję wszelkich metod, żebym ja te dowody mógł, albo te instytucje, żeby nie było, że znowu Wantuła coś sam ocenia. Tylko poproszę te instytucje, żeby te dowody uzyskała. Bo łatwo stanąć przed kamerami i powiedzieć, ach, zostałam ukarana, Wantuła mnie ukarał. A potem, no nie no, wydawało mi się, że zostałam. Ale jeśli prokurator nie dopatrzy się w przypadku łamania prawa, prawda? W pana postępowaniu i okaże się, że to były tylko słowa, pani dyrektor. No ale słuchajcie, to jest tak, jesteśmy dorosłymi ludźmi, jesteśmy, no, piastujemy stanowiska publiczne, bardzo odpowiedzialne funkcje. I teraz, jeżeli to są tylko słowa pani Dysarz i nie będą miały potwierdzenia i odpowiednie służby, instytucje powiedzą, nic takiego nie ma, to się nazywa pomówienie? No tak. Tak to wygląda. Tak, i tym razem nie zamierzam, że tak powiem, zrezygnować z wszelkich możliwych, dostępnych prawem narzędzi, żeby pokazać wszystkim nam, jaka jest prawda. Ja powiem, ja jestem nie dość, że zaskoczony, to głęboko zasmucony tą postawą i nie rozumiem tego, naprawdę nie rozumiem, chcę zrozumieć. I pani Dysarz chyba na antenie Radia Opole czy w telewizji miejskiej, nie pamiętam, powiedziała, że ma twarde dowody, tak? Ale zaraz potem powiedziała, że według niej to może nie być nic, żadne przestępstwo. Nie można mieć ciastka, zjeść ciastko, ale to nie jest zabawa ciastkami. Ona jest dyrektorem, a jestem prezydentem. Oczekuję, że pani dyrektor wykona właściwy ruch, pokaże dowody odpowiednim instytucjom, a one ocenią. Dobrze. No, przepraszam, trochę zaniedbaliśmy jedyną kobiecie w panu towarzystwie. Jeszcze dalej. Dalej, proszę. Ostatnie, co chciałem zapytać, które również pani Dysarz wymienia w swoim kontekście, swojego przypadku, chodzi o nazwisko pani skarbnikariusz. To też nawiązanie do wczorajszej sesji. Panie prezydencie, jakie są powody rezygnacji pani skarbnikarz? Co pan na temat tego? Szanowni państwo, pozwólcie, że relacje pracownik-pracodawca, które i tak są nieco obwarowane innymi przepisami, nie będę komentował.
Pani skarbnik po rozmowie ze mną wielokrotnej podjęła taką, a nie inną decyzję. Zapytajcie pani skarbnik, jeżeli będzie chciała, żeby uzasadniła swoją decyzję. Ja chcę, żeby... Jeżeli będzie chciała, tak? Tak, ja znam powody. Ale umówiliśmy się z panią skarbnik, że będzie tak, jak jest. Składa prośbę o zwolnienie z funkcji skarbnika. Ja chciałbym, żebyśmy wszyscy to uszanowali. Naprawdę, słuchajcie, ja rozumiem polityka, rozumiem sensacje. Teraz, jak to nazwaliście? Na kolejne afery, czy tak po prostu? Dokładnie. Więc błagam o szczęście. Tą osobę naprawdę nie zasłużyła na jakieś... Jeżeli zechce powiedzieć, niech powie, ale ja nie chcę na ten temat nic mówić. Ma prawo, umówiliśmy się, jest prośba. I też będę raz prosił Radę, żeby przyjęła wolę pani Joanny. Pani skarbnik jest teraz, że tak powiem, w pracy? Bo jest w pracy. Nie przyjęła je. Jest w pracy, tak, jest w pracy. Jeszcze chciałem króciutko tylko pana prezydenta zapytać, zanim zapytam panią przewodniczącą, o skoro te zarzuty, które sformułował nowy przewodniczący, pan Wojciech Jagiełło, mowa tutaj o 300 tysiącach złotych, które nieprecyzyjnie mogę tutaj teraz mówić, ale zostały jakby pozyskane przez gminę bezprawnie na odszkodowania dla nauczycieli. Proszę o komentarz o tych słów. Nie znam słów, kiedy one padły. Na podstawie uchwał, które zostały, że tak powiem, unieważnione przez wojewodę. Gmina miała pozyskać... Ja rozumiem, ale... Nie potrafię się odnieść, nie znam słów pana. Szanowni państwo, środki z rezerwy celowej z ministerstwa były zwrócone ze względu na zmiany organizacyjne, ze względu na parametr z artykułu 20 i 88 Karty Nauczyciela. Nie zostały wydane na odprawy dla nauczycieli? Na odprawy, ale wynikające z Karty Nauczyciela, tak? Dobrze zrozumiałem. Przepraszam, koledzy, mogę już do pani. Bardzo jeszcze mam jedno pytanie porządkowe. Porządkowe do... Tak jest, żeby uporządkować własną wiedzę i w ogóle. Panie prezydencie, jaki jest status pana kierownika Tysarza dzisiaj? Bo wiem z tego, co pan powiedział, wnioskuję, że pani dyrektor Tysarza jest na zwolnieniu do roboty, tak? Właśnie do kiedy? Tak. Do 9 maja. A pan kierownik Tysarza pracuje? Pan kierownik... Oczywiście, że nic, status jest bez zmian, ale dzisiaj poprosił urlop na żądanie. Słucham? Na żądanie zawsze jest jednodniowy. A jak pan ocenia pracę pana Tysarza? Dobrze? Niedobrze? Mamy umowę z panem kierownikiem Tysarzem. On zajmuje się szczególnym pionem, że tutaj trzeba reagować od razu. To jest też pion informatyczny i mamy taką umowę z panem Tysarzem o każdej porze dnia i nocy SMS, telefon, a jeżeli sprawa może czekać, to każdego dnia, kiedy ja zaczynam pracę, pan Grzegorz Dysarz czeka z tematem, więc tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń do pracy pana Dysarza. Prawda jest taka, że z panem kierownikiem nadal mam ten układ w sensie koleżeńskiej relacji, ale pan kierownik potrafi oddzielić, że tak powiem, pracę zawodową od naszej znajomości, również 20-letniej, więc ja nie mam z tym problemu. I tyle. Czyli krótko mówiąc, jest pan zadowolony, lekko zadowolony, średnio zadowolony czy niezadowolony? Ja w ogóle jestem zadowolony, więc z pracy pana Dysarza nie mam. Mam tylko jedną wątpliwość, ale to jest skutek wielu lat odnośnie tego oprogramowania, które jest bardzo drogie i wyjaśniamy. Ale gdybym miał jakiekolwiek zastrzeżenia, to nie powoływałbym do tego zespołu pana Grzegorza Dysarza. Ja chciałbym odnosić nagranego pana prezydenta na wypadek, gdyby pan Dysarz za porozumieniem składał to z jakiegoś innego powodu. No dobrze. Ale panie redaktorze, to ja myślę, że to jest pewnego rodzaju trochę nadużycie, bo jeżeli teraz nagracie, a ja chętnie to powtórzę, że nie mam żadnych zastrzeżeń i nie wiem, czy kamera łapie i mikrofony też, to jeżeli pan Dysarz z jakichkolwiek powodów, a no, sytuację rodzinną ma trochę skomplikowaną z tego, co wszyscy wiemy teraz, czy zawodową bardziej, jeżeli zechce przyjść do mnie i powiedzieć, słuchaj Tomek, bo na takich zasadach często rozmawiamy ze sobą, ja postanowiłem, czy postanowiliśmy, że ja odejdę z pracy, to co teraz pan redaktor zasugerował? Że pan mnie nagrał i pan Dysarz jak przyjdzie z takim tym, ja będę chciał zachować się jak człowiek.
to i tak będziecie mieć nagranie na mnie i powiecie, że wam tu... Nie, pan mnie źle zrozumiał, ale to jest tak jak wczoraj usłyszałem na sali, że ja wywieram naciski i załatwiam różne rzeczy. Potem radny, który to stwierdził, przeprosił wszystkich radnych, nie zwracając się do mnie, ale okej, nie chodzi o to, że ja się czuję urażony. Ja tylko chcę powiedzieć, że łatwo jakieś takie insynuacje puścić, a nie smak, jak to w tym dowcipie pozostał. Więc ja naprawdę nie mam zastrzeżeń do pracy pana Dysarza. Mam wątpliwości do wydawania tych pieniędzy na zasadzie zamówienia z wolnej ręki, bo nie poszukaliśmy innego dostawcy, a może lepszych warunków tego samego, bo ja nie mówię o zrywaniu umowy. Ale nie chcę, żeby pan mi sugerował, że jak dzisiaj pochwalę pana Dysarza, to jemu zamknę drogę. Bo nie, każdy, nie wiem, może wygrać 100 milionów dolarów i chcieć mieszkać na Florydzie. I co, przyjdzie tutaj i później powiecie, a... naprawdę. Czy ja już mogę? Nie mogę się doczekać, pani była przewodnicząca, żeby zadać pani pytanie. Otóż interesuje mnie, czy pani zdaniem, podkreślam, pani zdaniem, decyzja o pani odwołaniu miała charakter merytoryczny czy polityczny? Przekonana jestem, że polityczny. Takież też informacje otrzymałam od moich koleżanek i kolegów radnych. A jak pan, panie prezydencie, skomentuje tę sytuację polityczną obecnie w Radzie? Te zmiany... To przypomina trochę sytuację z... o której wcześniej żeśmy rozmawiali. Na pewno jest to polityka, i to taka polityka, która nie przynosi nic dobrego, bo żaden zarzut merytoryczny w stronę pani przewodniczącej nie padł. I nie może paść, bo pani Elżbieta Czeczot była dobrą przewodniczącą. Dobrze prowadziła obrady, bardzo dobrze i godnie reprezentowała gminę na zewnątrz, więc dla mnie to ewidentnie jest polityka. Zwłaszcza, że w kuluarach usłyszałem, że jest to forma kary. Więc to jest polityka. Zapadać się do pani przewodniczącej. No ja to usłyszałem, nie pani przewodnicząca, więc być może dla mnie. Ale to słuchajcie państwo, ja cały czas wierzyłem i nadal jeszcze wierzę, że wszelkie działania Rady i Prezydenta, niezależnie od tego, jakie opcje prezentują, mają służyć jednemu celowi. Dobro gminy. Dzisiaj jeszcze nie potrafię znaleźć tego dobra, które... No, przyświecało w nocy już zmianie na stanowisku przewodniczącego miasta. Mogę tylko głęboko wierzyć, że nowy przewodniczący, tak jak zadeklarował, będzie współpracował. I tak to nas mieszkańcy wybierali i oni oczekują od nas pracy. I dobrze się dzieje, że rozmawiamy dzisiaj o tych trudnych tematach. Dobrze się dzieje, że będą jednomandatowe okręgi wyborcze. Dobrze się dzieje, że budżet obywatelski, że pojechaliśmy oglądać biogazownię. Mieszkańcy biorą czynny udział, coraz bardziej czynny udział w życiu miasta. I to oni nas ocenią, oni. I oni za rok w jednomandatowych okręgach wyborczych zdecydują, kto ma być reprezentantem gminy, a myślę, że świadomość społeczeństwa jest bardzo duża i to mieszkańcy sami będą potrafili ocenić, co przyświecało tej przemianie na stanowisku przewodniczącego. Jeżeli nie było merytorycznych zarzutów, no to odpowiedź jest prosta i jedna. Panie prezydencie, pan, pominąwszy to, że jest prezydentem tego miasta, wybranym przez mieszkańców, to również jest jednym z tych mieszkańców. Więc prosiłbym, żeby teraz spojrzał pan okiem mieszkańca, podkreślam mieszkańca, nie prezydenta. Czy nie uważa pan, iż w tym mieście, w organach samorządowych zaczyna dominować niesamowicie polityka, która jest zupełnie sprzeczna z interesem mieszkańców Kędzierzyna-Koźla? Pytam jako mieszkańca, nie będzie to wypowiedź prezydenta miasta. Ja sam mam kłopot czasem z oddzieleniem roli, bo nie da się zawiesić, nie wiem, teczki prezydenta w domu i zapomnieć o tym, jak często chodzę z psem, jeżdżę po mieście jako Tomasz Wantoła, czasem myślę, o kurczę, leżą śmieci na drodze, gdzie jest prezydent? Potem się łapię na tym, po pierwsze, ja jestem prezydentem, po drugie patrzę, no droga nie miejska, tylko powiatowa. I rozumiem mieszkańców, że nie zajmują się, nie potrafią jakby zidentyfikować, kto jest zarządcą drogi. Ja to doskonale rozumiem. A teraz wrócę do pytania. No nadal będę się wypowiadał częściowo jako prezydent, więc nie powiem tego, co tak naprawdę myślę, ale... I nad tym ubolewam, że pan nie powie tego, co pan naprawdę myśli. Ja to mówię... Dlatego zadałem pytanie mieszkańcowi miasta, nie prezydentowi. Dla mnie polityka to jest spór na ideę, na przekonania. Tutaj nie ma polityki.
Bo my możemy się spierać, czy finansować w 100% przedszkole, czy powinni wszyscy płacić, czy budować mieszkania socjalne, czy nie budować, każdy ma sobie rodzić sam. To jest polityka, prawda? Jakaś idea, wizja ogólna i tu się możemy spierać. Ale panie redaktorze, czy to, co się wczoraj wydarzyło, jest polityką, czy jest politykowaniem? Więc ja nie potrafię dzisiaj zidentyfikować tego dobra, dla którego tu wszyscy jesteśmy. Na pewno dobrą rzeczą się wydarzyło, choć kosztowało to wiele i nie do końca tak funkcjonowało, jak obiecywali wszyscy radni. Ale podział wolnych środków uważam, że był świetny. W sensie takim, że każdy z radnych reprezentujący pewną grupę wyborców otrzymał do wykonania jakieś zadanie. Mniej lub bardziej, w całości, w części. To był efekt 3 miesięcy, ale równocześnie nie potrafię zrozumieć, dlaczego na bazie takiego konsensusu doszło do tej zmiany, która nie wnosi niczego. Bo w uzasadnieniu, które złożył radny Mankiewicz, które no nie było spójne, bo liczne obrady i pani przewodnicząca dobrze prowadziła, ale chciałoby, żeby nowy przewodniczący beztrosko prowadził obrady. No ja bym akurat nie chciał. Więc nie potrafię znaleźć tego dobra, ale wierzę głęboko, że nowy przewodniczący też ma na celu dobro gminy i będziemy ze sobą rozmawiali, bo tak być musi. Ale zgadzam się, no to już jest chyba kampania wyborcza. Każdy już stara się pokazać, udowodnić. Być może pani Dysarz też się wpisała w kampanię wyborczą, ja nie wiem. Ale tylko chciałbym prosić wszystkich, my chcemy pracować, zwyczajnie. Nam się kadencja nie skończyła, czyli nasza praca nadal trwa, a my jesteśmy na finale wielu ważnych rzeczy dla miasta, o które zabiegaliśmy od lat, nie tylko ja, ale jeszcze poprzednia rada. Więc jesteśmy blisko i my potrzebujemy spokoju. Ja wierzę głęboko, że nowy przewodniczący będzie chciał pracować dla dobra gminy, tak jak deklarował, że wszyscy radni, jak 23 mamy na sali, mają tylko jeden cel. Czyli ma pan okazję teraz powiedzieć do kamery, że w Kędzierzynie Koźlu jest dobrze. W sensie politycznym? W ogóle. Nie jestem gotów tak uogólnić, bo są sfery, w których jest dobrze, są sfery, w których jest źle, są sfery, w których dużo się dzieje, ale pan pyta o politykę. Panie dyrektorze? W sensie ogólnym pytam, czy w mieście możliwości jest dobrze, zdaniem pana prezydenta? Czy może istnieją jakieś uchybienia, niedopatrzenia, ale oczywiście, błędy? Oczywiście, że tak, jesteśmy ludźmi, w mieście żyją ludzie, jest trudny okres w życiu gospodarczym nie tylko miasta, nie kraju, ale Europy i świata. To się zawsze przekłada na funkcjonowanie gminy. Są rzeczy dobre, złe, to jest normalne, ale niedobrze by było, gdyby politykierstwo zaczęło dominować, bo to nie rzutuje dobrze na funkcjonowanie miasta. Poprzedni prezydent, jak państwo wiecie, też różne miał relacje z radą, różne rzeczy się działy. Być może taki trend jest. W Nysie próbowano odwołać przewodniczącego Rady Powiatu. Tu gdzieś, tu się mówi o referendum, tutaj się robi tak, siak. To niczemu nie służy. To niczemu nie służy. Ja mam wrażenie, że raczej to jest narzędzie do zaspokajania politycznych interesów. I teraz pytanie całkowicie prywatne i myślę, że na to pytanie prywatnie pan prezydent może odpowiedzieć. Chodzi pan od dłuższego czasu o kulach. Słyszałem plotkę, że podobno mają być sprzedane na Allegro. Tak, sam to powiedziałem, więc potwierdzam tą plotkę. Chodzę o kulach, jako że najgorzej się leczy lekarza, moja rehabilitacja nie przebiega prawidłowo. I to też wynika z braku czasu. Stąd kule potrzebne, żeby przynajmniej wyćwiczyć sobie prawidłowy chód. Staram się chodzić, ale to nie chodzi o to, ja potrafię chodzić bez kuli, tylko chodzi o to, żeby wypracować, czy przypomnieć sobie prawidłowy ruch, głównie chodzi o stopę, bo tam miałem złamanie. Bez kuli chodzę tak kolebiąc się. Więc dla prawidłowego przebiegu rehabilitacji powinienem się opierać o kulach. Ale potrafię chodzić bez kuli. Dzisiaj miałem niewątpliwą przyjemność wręczać medale za długoletnie pożycie. No trudno to robić o kulach, więc przeprosiłem i kuśtykałem. Więc to jeszcze troszkę potrwa. Jeżeli
te kule mają jakąkolwiek wartość poza kulami, bardziej taką śmieszną, to chętnie podaruję na jakąś loterię, czy Allegro, czy aukcję. Być może ktoś z opozycji zechce kupić za 50 zł kule Wantuły. Nie mam problemu, chętnie je sprzedam. I mam w głowie taki pomysł, bo robimy festyn wakacje dzieciom, czy tak troszeczkę żartobliwie nie podarować jednej kuli. Wkrótce Dni Miasta, więc będzie okazja też. Być może tak, być może tak.